Na początku, dzieci, przypomnijmy sobie kilka najważniejszych prawd dotyczących tego, że Jezus Chrystus jest pierworodnym nowej rasy ludzi, zrodzonych z Boga, ukształtowanych przez Ducha Świętego w łonie Maryi. Ta nowa rasa ludzi jest od 2000 lat na tej planecie i tą nową rasę nazywają chrześcijanami. I to jest garstka ludzi w porównaniu ze wszystkimi innymi, którzy zostali stworzeni przez Boga, aby stać się mieszkaniem Boga przez Ducha Świętego. I to jest nasze powołanie. To jest to, o czym mówiliśmy wczoraj, że jesteśmy powołani do tego, aby nosić Bożą obecność, aby stać się mieszkaniem Boga, aby stać się tabernakulum żywego Boga. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego i On chce we mnie zamieszkać 24h na dobę. I chce być kontemplowany przeze mnie 24h na dobę. W związku z tym nie ma już dla chrześcijanina czegoś takiego jak podział na modlitwę poranną czy wieczorną. Albo modlić się cały czas, albo nie modlić się w ogóle. To tak jakbyś wszedł do kościoła swojego parafialnego na cały dzień i odmówił tylko poranną modlitwę na wejście do kościoła, a potem jakbyś wieczorem późnym wychodził, odmówił drugą modlitwę na wieczór. I tak cały dzień siedzisz w kościele i nic. Wyobraź sobie, zajmujesz się wszystkim innym, twoje serce, twoje myśli są wszędzie, przy wszystkich, tylko nie przy Jezusie. Jak byś się czuł? Rozumiesz, będąc w kościele cały dzień i myślisz o wszystkich innych i wszystkim innym, tylko nie o Jezusie w tabernakulum. Sytuacja jest analogiczna, jeśli chodzi o twoje ciało. Ileś tam lat temu Trójca Święta zeszła do twojego wnętrza, aby uczynić z twojego ciała mieszkanie dla siebie, raj dla siebie. I co dostaje? To kruchy śmieszne? Paciorek rano, paciorek wieczorem? Gdzieś tam jak w ciągu dnia sobie o nim przypomnisz? Dzieci, Bóg jest najbardziej samotny w chrześcijanach, którzy przyjęli Go w Chrzcie Świętym, ale dają Mu paciorki, a nie stałą adorację i stałe uwielbienie 24h na dobę. Rozumiesz? Święci to są ludzie, którzy priorytetowo postawili na to, że będą całkowicie skoncentrowani na Bożej obecności w nich. Ale proszę księdza, ja mam tyle rzeczy do zrobienia, ja mam dom, rodzinę, pracę, dzieci. Spokojnie. Czy wiesz, że najbardziej prawdziwi mistycy, którzy byli najbardziej przeniknięci Bożą obecnością, to byli jednocześnie najbardziej zapracowani ludzie, którzy mieli 1500 rzeczy na głowie do zrobienia? Czy rozumiesz, że na przykład taka Miriam, mała Arabka, która pracowała w kuchni i wiedziała o tym, że nie jest w stanie poprzenosić potężnych skrzyń, poprosiła swoich aniołów i ci po prostu poustawiali wszystko? Czy myślisz, że na przykład taka Natuzza Evola zmarła w opinii świętości, niezwykła, absolutnie stygmatyczka i mistyczka we Włoszech, kiedy miała kilkoro dzieci, mnóstwo ludzi, którzy przewijali się przez jej dom każdego dnia, kiedy gotowała na przykład zupę i chciała teraz, rozumcie, mówię o pewnym hardkorze, ale spróbujcie to złapać, nie? Kiedy przychodzili do niej ludzie, żeby się nad nimi pomodliła, żeby porozmawiała o ich sprawach, dramatach, cierpieniach, a tutaj ma do zrobienia obiad, nie? Dzieci przyjdą ze szkoły, mąż przyjdzie z pracy. Co robi? Mówi tak, aniołowie, proszę ugotujcie robotę, ugotujcie obiad, ja muszę tutaj się zająć. Idzie do ludzi, za 2 godziny wraca, obiad jest przygotowany. Dzieci jedzą, tata je, mówią, mamo, ale zrobiłaś zupę. Nigdy nie jedliśmy takiej dobrej zupy. To nie ja, to aniołowie. Aha. Dla tych ludzi życie równolegle w dwóch światach, widzialnym i niewidzialnym, jest absolutną naturalnością. I my jesteśmy powołani do tego, dzieci. Oczywiście wzrastać krok po kroku, ale jesteśmy do tego powołani, aby żyć równolegle w dwóch światach, widzialnym i niewidzialnym. Ten świat widzialny skończy się za chwilę, a niewidzialny stanie się twoim domem na całą wieczność.
Więc ucz się przebywać w tym świecie niewidzialnym, przygotowywać się do niego, aby być cały czas równolegle w świecie widzialnym i niewidzialnym. Nasz założyciel, święty Jan Bosko, nieprawdopodobny mistyk, był najbardziej zrównoważonym facetem w tamtym czasie, funkcjonującym w dwóch równoległych światach. Ludzie, patrząc na niego, mówili: on żyje tak, jakby widział niewidzialnego. Ale to był jeden z najbardziej pragmatycznych facetów tamtej epoki. My musimy sobie wybijać z głowy fałszywe obrazy mistyków, bo kiedy myślimy mistycy, to widzimy ekstazy, uniesione osoby 3 metry nad ziemią, które mają kompletny odjazd i zero jakiegokolwiek połączenia z rzeczywistością. Nie. Prawdziwy mistyk jest tak zakorzeniony w tym świecie, że jest najbardziej praktyczną i zrównoważoną osobą, z jaką kiedykolwiek żeście rozmawiali. Uwaga na tych, którzy pozorują mistyczne życie, którym się wydaje, że rozmawiają z Bogiem, a rozmawiają ze swoimi emocjami albo z wyobrażeniem o Bogu. Ci to są odlotowi. I rzeczywiście trzeba odchodzić od nich na dalej, bo nie mają żadnego kontaktu z rzeczywistością. I bardziej odrzucają, niż przyciągają. Prawdziwa mistyka, dzieci, prawdziwe noszenie Bożej obecności przyciąga wszystkich do Ciebie. Czy Jezus kogokolwiek odrzucał od siebie? Czy ludzie mówili: Boże, co to za świr? Nie chcieli mieć z Nim nic wspólnego? Czy tłumy za Nim szły? Powiedz mi. Czy tłumy za Nim szły? Miał w sobie coś tak fascynującego, czego nikt nie miał z kapłanów, z faryzeuszów, ze studiujących Torę, znawców Boga. Uważaj, skarbie, na tych albo na samego siebie. Jeśli jesteś przekonany, że znasz Boga, a nikt z tobą nie może wytrzymać w domu. Pierwszą rzeczą, którą ci radzę, jak najszybciej znajdź kierownika duchowego i poddaj mu swoje życie duchowe. Oczyszczeniu czasami bolesnemu, ale zbawiennemu. Dzieci, te prawdy wiary, że Jezus jest pierworodnym nowej rasy ludzi, poczętych w łonie Maryi, są niesłychanie ważne, bo one uświadamiają naszą tożsamość i nasze powołanie. Ale Jezus nie mógłby się począć w Maryi, gdyby Bóg nie stworzył Maryi. Raj Boga. Wiecie, kiedy anioł przychodzi do niej i pozdrawia ją tym imieniem Kecharitomene, pełna łaski. Wiecie, to jest imię słów czasu przeszłego dokonanego. Wiecie, co to oznacza? Że Maryja nie stała się Kecharitomene w momencie, kiedy przyszedł do niej archanioł Gabriel, ale ona była od początku stworzona przez Boga jako Kecharitomene. I to chce święty Łukasz nam powiedzieć w Ewangelii. I to dopiero widać, kiedy wejdziesz bardzo głęboko w starożytną Grekę. Kecharitomene. Pierwsze wylanie Ducha Świętego, pierwsza pięćdziesiątnica Maryi. Wiecie, kiedy była? Kiedy ona się poczęła. Niepokalane poczęcie Matki Bożej. To jest pierwsza jej pięćdziesiątnica. Potem, kiedy jest zwiastowanie, kiedy Duch Święty stępuje na nią i ocienia ją, to nie jest kolejne wylanie Ducha Świętego, bo ona jest pełna łaski, jest kecharitomene, ale to jest zejście Ducha Świętego, aby uzdolnić ją do misji, którą ma wykonać, czyli poczęcie Jezusa Chrystusa. I ono jest ukryte dla świata. To jest sekret Króla pomiędzy Maryją a Bogiem. Te stąpienia Ducha Świętego są tak intymne, są tak osobiste, że Bóg prosi, aby były ukrywane przez Ciebie w sercu. To jest Wasz sekret pomiędzy Tobą a Bogiem. Jest wiele innych rzeczy, o których możesz ewangelizować i mówić o Panu, ale przeżywanie intymności z Nim na poziomie sekretu Króla jest tak osobiste, że On zastrzega sobie, żeby to była tylko i wyłącznie Wasza tajemnica. Jak zaczniesz ją sprzedawać innym,
nie będziesz już miał powrotu do intymności. Dlatego, że zawsze wkradnie się duch chwalenia się, jaką to nie ja mam piękną, czułą, rewelacyjną relację z Panem. A wtedy przychodzi duch pychy i zabiera ci intymność. I potem będziesz chciała wejść w to jeszcze raz. Będziesz prosiła Pana, aby znowu ciebie zaprowadził do komnaty króla, aby on odkrywał ci sekrety króla w komnacie weselnej. Ale już tego nie będziesz miała, bo wyjawiłaś sekrety, które były tylko między tobą a królem. Rozumiesz? Tego uczy nas Maryja w zwiastowaniu. I Duch Święty, kiedy zstępuje na nią, ocienia ją. I święty Łukasz używa dokładnie tego samego słowa, które jest wzięte z Księgi Wyjścia z rozdziału 40, kiedy obok Pana stąpił na Arkę Przymierza i okryła Arkę Przymierza Boża chwała, Boży obłok. I Duch Święty pokazuje tutaj przez świętego Łukasza, że to Maryja jest tą prawdziwą, zapowiedzianą Arką Przymierza. Tamta stara Arka zaginęła daleko w górach. Kilkaset lat przed przyjściem Chrystusa. Najświętszy przedmiot Izraela. W Arce była laska arcykapłana Aarona, 10 Bożych przykazań i manna zebrana na pustyni. I Bóg, zobaczcie, w swojej pedagogii dopuścił, że tamta Arka zaginęła w górach, ponieważ na świecie pojawiła się prawdziwa Arka, Maryja, która nosiła w swoim łonie najwyższego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który wypełnił doskonale prawo z Synaju, ustanawiając nowe prawo wieczne na górze Kalwarii i zostawił siebie przez wszystkie dni aż do skończenia świata w tabernakulach całego świata jako pokarm eucharystyczny dający życie wieczne. A więc to jest prawdziwa Arka. Tamta ją tylko zapowiadała i Bóg pozwolił, żeby zaginęła, się nie odnalazła. Dzieci, Bóg powiedział też, że przy Arce będzie wysłuchiwał wszystkich próśb Izraela. Powiedział, że tam, gdzie będzie Arka, kiedy będziecie modlić się przy Arce, będę dawał wam swoje potężne błogosławieństwo. I potem, kiedy z początku Pisma Świętego przeskakujemy na sam koniec Pisma Świętego, wyobraźcie sobie ten ból. Ja powtarzam pewne rzeczy oczywiste, ale chciałbym was wprowadzić w to. Zobaczcie, pielgrzymują Izraelici do Jerozolimy za czasów Jezusa Chrystusa i w najświętszym miejscu nie ma najświętszego przedmiotu Arki Przymierza. I to jest wielki ból dla Izraelitów, ponieważ oni bardzo zadają konkretne pytania Bogu. Jeśli On obiecał, że błogosławieństwo na nasz naród będzie przychodziło przez Arkę, kiedy będziemy modlić się przy Arce Przymierza, a Arki Przymierza nie ma w świątyni, to czy otrzymujemy Boże błogosławieństwo? Prawdziwe Boże błogosławieństwo? Czy otrzymujemy imitację Bożego błogosławieństwa? Chyba imitację, bo jesteśmy okupowani przez Rzymian, próbujemy się wyzwolić, co chwilę jakieś powstania, jesteśmy strasznie uciemiężonym narodem. Nie mamy Bożego błogosławieństwa, prawdziwego Bożego błogosławieństwa. I zobaczcie, że kiedy Jezus umiera na krzyżu, wstępuje do nieba i zesłanie Ducha Świętego, powstają pierwsze Ewangelie i powstaje najbardziej tajemnicza księga Nowego Testamentu, Apokalipsa. I Żydzi, którzy nawracają się lawinowo na chrześcijaństwo, czytają Apokalipsę i co czytają w 11 rozdziale? Że to przyjdzie czas, w którym niebo tworzy się nad całym światem i Bóg pokaże, co Arkę Przymierza. Także każdy ją zobaczy na świecie. I czytają dalej, że ta Arka to już nie skrzynia, ale to jest kobieta. Kobieta, która jest obleczona w słońce, a słońce jest symbolem boskości, a więc ona jest przeniknięta boskością Boga. I nie wahali się powiedzieć niektórzy święci, że ona jest wszystkim, co ma Bóg oprócz samej boskości. Że jest przeniknięta Jego wszechmocą. I ma księżyc pod stopami. A w tym wypadku księżyc jest szczególnie związany z mocami demonicznymi. Ta, która depcze moce demoniczne. Ta, która ma je pod swoimi stopami. Ta, która je miażdży. A więc pierwsza księga, która mówi o tym, że pojawi się niewiasta miażdżąca głowę węża, w Apokalipsie jest rozpoznana jako Maryja,
ta, która nosiła w swoim sercu, w swoim łonie Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, skarby, że ona ma wieniec gwiazd 12, a więc nie jest tylko królową ziemi, ale też nieba. I jest brzemienna i krzyczy i woła z bólu rodzenia. Dzieci, to jest ten czas, kiedy Bóg wysyła swoją mamę już od połowy XIX wieku w sposób nieprawdopodobny. Nigdy nie było czegoś takiego w historii Kościoła. Wysyła swoją mamę na cały świat i ukazuje ją jako Arkę Przymierza całemu światu. I wiecie, co jest najbardziej wstrząsające w tym wszystkim? Że jak wnikniemy w każde z jej zjawień, to zobaczymy, że ona krzyczy z bólu rodzenia, że to jest niewiasta z Apokalipsy. Przecież ona nie rodziła Jezusa Chrystusa w bólu i cierpieniu, ponieważ była niepokalana. Nie była podległa grzechowi pierworodnemu. A skutkiem grzechu pierworodnego jest rodzenie w bólu i cierpieniu. Ona rodziła w ekstazie Bożej, w ekstazie Ducha Świętego. Tak jak wszystkie matki rodziłyby swoje dzieci, gdyby nie miały grzechu pierworodnego. Ale ta kobieta krzyczy z bólu rodzenia. Z kim ona jest w ciąży, dzieci, że ta ciąża ją tak potwornie boli? Z tobą i ze mną. Narodzenie nas, prawdziwe zrodzenie nas dla Boga w mocy Ducha Świętego jest tak bolesne dla niej, że ona krzyczy z bólu, będąc z nami w ciąży, rodząc nas dla Boga. Wiecie, że jednym z najbardziej niezwykłych znaków obecnie są płaczące ikony i obrazy Matki Bożej, i to krwawymi łzami. Pomyśl sobie, jak bardzo musi kogoś boleć, że płacze krwawymi łzami. Jak bardzo musi ją boleć zrodzenie mnie dla Boga, że ona płacze krwawymi łzami. Rozumiesz? Spójrz na nią, skarbie. Jej miłość i łaska, która przepływa przez jej ręce, i cała tradycja świętych i mistyków, również dzieci w Fatimie, pokazują, że ona jest pośredniczką każdej łaski. Duch Święty jest źródłem każdej łaski, ale daje jej tą łaskę, którą on jest źródłem, aby przez nią, przez jej serce, przez jej ręce ta łaska przechodziła do każdego z nas. Dlatego mówimy, że ona jest pośredniczką każdej łaski, nie źródłem łaski, pośredniczką łaski. Przez nią przechodzą łaski. Marta Robben, wielka mistyczka, powiedziała kiedyś, że Maryja jest królową świata łaski. Piękne określenie. Ale te łaski, dzieci, nie tylko przechodzą przez jej ręce, ale przechodzą też przez jej oczy. Wielokrotnie w czasie egzorcyzmów egzorcyści są wstrząśnięci, kiedy modlą się o uwolnienie kogoś przez krwawe łzy Maryi. Diabeł czasami, w zależności od tego, jak jest mocny, jak jest silnie zakorzeniony w kimś, stawia czasami straszliwy opór. Nawet czasami, muszę wam to powiedzieć, bo byłem świadkiem takich egzorcyzmów. Nie jestem egzorcystą, ale uczestniczyłem wiele lat w egzorcyzmach. Kiedy w imię Jezusa diabeł mówił, nie wyjdę. Ale kiedy zaczęliśmy modlić się przez krwawe łzy Matki Bożej, słyszeliśmy potworne przerażenie i krzyki i uwolnienie całkowite. Wiele, wiele razy. Szatan potwornie boi się jej krwawych łez. Ale ona nas zradza dla Boga przez swoje krwawe łzy, rozumiesz? Dzieci, jeśli chcecie mieć pełnię łask, kto z was chce mieć wszystkie łaski?
jakie są na tej planecie stworzone przez Boga? Ręka do góry, kto z was? Popatrzcie, jeśli chcecie mieć każdą łaskę na wyciągnięcie ręki, którą Bóg stworzył w historii tej planety, a ona jest kecharitomene, pełna łask, czyli wszystkich łask, które Bóg stworzył na tej planecie, i chcecie mieć każdą z tych łask dla siebie też, to co należy zrobić? Zamieszkać w kecharitomene, tak jak zamieszkał w niej Jezus. Bóg, który jest źródłem łaski, zamieszkał w kecharitomene, w królowej świata łaski. Jeśli On tak zaczyna swoje życie w Duchu Świętym, to dlaczego ty nie chcesz począć się w Maryi i mieszkać w jej łonie, tak jak mówi święty Augustyn, że życie chrześcijanina jest całe złożone w łonie Maryi, aby ona nas narodziła dla Boga w momencie naszej śmierci. Zrozum, że jeśli żyjesz w Maryi, a to jest coś innego niż tylko modlitwa do Maryi, czy przez wstawiennictwo Maryi. To jest tak, zobacz, jak masz sąsiadkę, nawet fajną i bardzo sympatycznie wam się gada i kaweczkę razem pijecie, ale jest różnica pomiędzy tym, jak sobie pogadasz codziennie z sąsiadką na kawce, a jak wprowadzisz się do niej do domu i zamieszkasz u niej. Jest różnica czy nie? Dokładnie tak samo jest z Matką Bożą. Jest różnica pomiędzy tym, że ty odmówisz różaniec do niej, że ty odmówisz litanię loretańską, że zaśpiewasz godzinki, a zamieszkasz w niej, podejmiesz decyzję, że zaczniesz w niej żyć 24h na dobę. W niej. I zobacz, że kiedy mieszkasz w niej, i tutaj mistycy mówią różne metafory, w jej ramionach, w jej sercu, w jej łonie, pod jej płaszczem, wybierz sobie tą, która ci najbardziej pasuje. Ale istota jest ta sama, zamieszkać w niej 24h na dobę, w pełnej łaski. Więc jeśli mieszkam w niej, która jest pełną łaski, każda łaska jest dla mnie, rozumiesz? Oddycham każdą łaską, która jest w niej. Nie ma takiej łaski, którą nie otrzymam, kiedy mieszkam w niej 24h na dobę. Rozumiesz? Ja mogę wyjść z jej domu, robić swoje i znowu przyjść po jakąś łaskę do niej na kawkę, powiedzieć, słuchaj, potrzebuję tego i tego. Ale mogę podjąć decyzję, że ja zamieszkam w niej, aby nie musieć prosić, tylko brać, oddychać, brać to, co twoje, rozumiesz? Zostaliśmy przeniesieni, mówi święty Paweł, z królestwa ciemności do królestwa światła i posadzeni na okręgach niebieskich z Chrystusem. I mamy każde już błogosławieństwo. Nie musimy już prosić, tylko brać, brać, brać. Jesteśmy stworzeni do tego, aby brać i rozdawać, brać i rozdawać. I kiedy wychodzimy razem z nią do kogoś, to tylko po to, żeby stać się kanałem łaski, tak jak ona jest królową świata łaski, aby dawać ją innym. Dzieci, jeśli ja mieszkam w niej, a we mnie mieszka Ojciec, Syn i Duch Święty, to ostatnią głupotą byłoby pomyśleć, że Matka Boża przesłania nam Boga, że staje pomiędzy mną a Jezusem. To jest kompletny absurd. Tak mogą powiedzieć tylko ci, którzy nie znają mariologii, duchowości maryjnej. Jeśli ja mieszkam w Maryi, to razem z nią kontempluję Ojca i Syna i Ducha Świętego, który jest we mnie. Nikt nikomu nie przeszkadza. Nikt nikogo nie zasłania, dzieci. Musimy to sobie nieustannie uświadamiać. Chcę wam przeczytać pewne doświadczenie jednego z bardzo ciekawych mistyków. Nazywa się Segatashi, jest jednym z wizjonerów Kibeho. Już nie żyje, został zamordowany w straszliwy sposób w czasie tej rzezi w Ruandzie. I on mówi tak. Popatrzcie, wsłuchajcie się w to, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które jest wspólne dla wielu tych, którzy chcą zamieszkać w Maryi. Mówi tak. Kiedy ukazała mi się, z początku widziałem samo światło, delikatne i ciepłe. Czułem, jakby trzymała mnie w swych ramionach i kołysała tak, jak robią to matki. Powoli jej kształt wyłonił się z mgły. Nie wiem, jak określić jej wiek. Biła od niej młodość i uroda dziewczyny,
ale w jej brązowych, błyszczących oczach dostrzec można było mądrość i dobroć, właściwe tylko matce. Jej skóra była nieskazitelna i jasna, choć nie biała. Trudno określić ten odcień, bo podobnie jak w przypadku Jezusa, z wnętrza jej postaci wydobywało się wspaniałe złote światło, które otaczało ją wokół. Nawet nie pamiętam, czy poza kilkoma słowami powiedziała coś jeszcze do mnie. Wiem tylko, że przez cały czas, który spędziłem z nią tamtego dnia, dawała mi nieustannie odczuć, jak bardzo mnie kocha. Choć unosiła się nade mną, czułem, jakbym przez cały czas był w jej kochających ramionach. A gdy mnie tak trzymała, przestały istnieć wszelkie zmartwienia, kłopoty i troski. Ona jest najbardziej kochającą matką na świecie i nigdzie tak bardzo nie chciałbym przebywać, jak w jej ramionach. Kiedy opuściła mnie, bym mógł powrócić na ziemię, chciało mi się płakać. Myślę sobie o Bernadette Subiru. Kiedy skończyły jej się objawienia, ona bardzo płakała. Pytali ją, co jest twoim największym marzeniem? Chcieć umrzeć jak najszybciej. Umrzeć? Dlaczego? Dlatego, żeby ją znowu zobaczyć. Dzieci, to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia życia duchowego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ty z nią rozmawiasz, to jednocześnie czujesz, jakbyś był w jej sercu, w jej ramionach. Kiedy ty z nią rozmawiasz, jesteś przy niej, jesteś w niej, wszystkie troski i zmartwienia się kończą. Pamiętacie Juana Diego? On ma zmartwienie, bardzo poważne. Jego wujek, którego bardzo kocha, umiera. I wuja wysyła go po to, żeby przyprowadził mu księdza z jakiejś misji franciszkańskiej, żeby mógł się chłop wyspowiadać przed śmiercią. Bardzo ważna misja. Ale Matka Boża ma inną misję dla niego. I on nie chce spotkać się z Matką Bożą, idzie inną drogą, żeby ją nie spotkać, bo wujasa bardzo kocha i chce przyprowadzić księdza dla wujka. Normalna rzecz. I Matka Boża, oczywiście ma poczucie humoru, i tam go dorwała, gdzie on chciał uciec. I wiecie, co mówi? Mówi, że to, co ci niepokoi, jest niczym. What? Co? Wujas umiera? Ja biegnę po księdza, żeby mógł się wyspowiadać przed śmiercią? A Maryja mi mówi, że to, co cię niepokoi, jest niczym? I potem ten piękny pasus, te kilka zdań, które powinny stać się dla nas atmosferą naszego życia w Maryi. Kiedy Matka Boża mówi, czy nie jesteś w moich dłoniach? Czy nie jesteś w moim sercu? Czy ja nie jestem przy tobie? Dzieci, to jest zadanie wasze na dzisiaj. Znaleźć w internecie słowa Matki Bożej, które powiedziała do Juana Diego. Zapisać je sobie w telefonie. I dzisiaj nieustannie powtarzać. Niech cię nie niepokoi nic, co jest ostre i bolesne w twoim życiu. Czy nie jestem ja, która jest przy tobie, która jestem twoją radością? Rozumiesz to? Że kiedy mieszkasz w Maryi, troski i kłopoty i cierpienia przestają ciebie dotykać. To nie znaczy, że nie boli, ale ty przeżywasz to w sposób nieprawdopodobnie inny niż wszyscy inni, którzy nie mieszkają w Maryi. Rozumiesz? Dlaczego tak jest? Ponieważ przeżywasz cierpienie w niebie. Już nie na ziemi, tylko w niebie. Bo ona jest rajem Boga. Rozumiesz? Ponieważ przeżywasz cierpienie, będąc zanurzony w pełną łaski, a więc również w potężną, ponadnaturalną radość, w potężny, ponadnaturalny pokój, w potężną, ponadnaturalną łagodność. Ja to zawsze widzę po sobie. W momencie, w którym po swojemu coś chcę zrobić i kombinuję po swojemu, wychodzę z jej serca i chrzanie wszystko dookoła. Wracam do niej, aby w niej zamieszkać, wraca niebo. Wraca każda łaska. To jest moje doświadczenie, dzieci. Jest to bardzo ważne. Jesteśmy w kontekście stulecia Matki Bożej objawiającej się w Fatimie. Przeżywamy tą rocznicę. Myślę, że pan Wincenty Łaszewski przepięknie nas wprowadzi w istotę tego. Ja chciałbym tylko wam pokazać pewne rzeczy dla nas, tak zwanych charyzmatyków, niesłychanie ważne. Pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to to, że kiedy przychodzi Bóg do twojego życia,
wszystko się zmienia. I dzieci, to co mówiłem wczoraj o tej cenie, tak naprawdę kiedy spojrzymy w siebie, to co nas najbardziej interesuje, to nie Bóg, ale święty spokój. Święty spokój. Bo kiedy Bóg prawdziwie przychodzi do twojego życia, to wywraca je do góry nogami. I wszystko to, co nie jest Jego, ci zrujnuje. Skarby, wiecie o tym, że mama siostry Łucji praktycznie do końca swojego życia nie uwierzyła, że jej córka miała objawienia Matki Bożej? Kiedy czytałem o tym, jej słowa Matki Łucji, która notabene była też katechetką chyba, bardzo pobożna, religijna osoba, zaprzyjaźniona z proboszczem z parafii z Fatimy. Wiecie, kiedy zaczęły się objawienia Matki Bożej w Fatimie, Matka Łucji mówi tak: nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Mamy tu kościół, gdzie mieszka Jezus Eucharystyczny, ale zamiast iść tam, oni idą do Kowada Iri, aby modlić się przed jakimś dębem. Czy ktoś widział podobne szaleństwo? Niech mnie Bóg broni, jeśli by moja córka zdecydowała się w końcu powiedzieć, że kłamała. Wszystko by się skończyło raz na zawsze. Przypominam sobie słowa ojca Józefowko, proboszcza z Medjugorje, pamiętacie? On miał dokładnie te same dylematy. Gdyby to była Matka Boża, to by się objawiała w kościele, a nie w górach gdzieś obok kościoła. Ona odciąga ludzi od kościoła. To nie może być Matka Boża. Te same argumenty. Oczywiście proboszcz z Fatimy też dorzucał swoje. Nie wydaje mi się, żeby to były objawienia z nieba. Gdy się coś podobnego zdarza, posyła zwykle Bóg te dusze, którym się objawia do spowiednika czy proboszcza, aby im zdać sprawozdanie. A tu jakaś dziwna powściągliwość, coś niewyraźnego. To może być sztuczka diabelska. Zobaczymy. Przyszłość pokaże, co mamy o tym myśleć. Słuchajcie, Łucja, Hiacynta i Franciszek, ale szczególnie Łucja po rozpoczęciu objawień wchodzi w bardzo ciemną noc. Wszystko się rozwala w ich domu. Skarby, to jest niezwykłe, jeśli sobie to uświadomicie. Matka Łucji mówi, gdyby to była Matka Boża, ona by nam pomogła w inny sposób. A to taki niepokój i rozgardiasz w domu. Ja ciągle zdenerwowana i zmartwiona. Nie wiem, co życie mi jeszcze przyniesie. Chyba diabeł wszedł do naszego domu. Rozumiecie? Została cudownie uzdrowiona, ponieważ chorowała na ciężką chorobę. Łucja prosiła Matkę Bożą, żeby ją cudownie uzdrowiła. Mama została cudownie uzdrowiona. Pomimo tego nie uwierzyła córce, że ta ma objawienia Matki Bożej. Wiecie, kiedy Bóg wchodzi w nasze życie, my myślimy, że wtedy będzie raj na ziemi. Ale nie do końca. Pamiętacie słowa Jezusa z Ewangelii? Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Znasz to? Będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Dziecko, jeśli zdecydujesz się na to, aby Bóg wszedł w twoje życie, czyli zdecydujesz się na to, aby pokochać Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, najwięcej dostaniesz od swoich najbliższych, którzy kompletnie tego nie rozumieją, których szatan uśpił w letargu legalizmu religijnego. Zmówić paciorek, nie zjeść mięska w piątek, pójść do bozi w niedzielę, starczy. Rozumiesz? I przekonuje cię o tym, że jesteś zarąbistym chrześcijaninem, ale tak naprawdę jesteś marionetką diabła. Mówię to całkiem odpowiedzialnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że efektem spotkania prawdziwego Boga w naszym życiu jest zawsze przemiana naszego życia. Jeśli twój mąż patrzy na ciebie, kochana żono, i mówi o tym, że kochana,
chodzisz do kościoła co niedzielę, ale ja w tobie nie widzę żadnej zmiany na lepsze. Jest coraz gorzej z tobą. Zastanów się, czy spotykasz na Eucharystii Pana Jezusa. Czy może odprawiasz obowiązek religijny, bo tak trzeba w niedzielę pójść, ale nie spotykasz prawdziwego Boga. Dzieci, to jest bardzo ważne. Ja się boję zapytać moich współbraci, czy widzą we mnie jakąś zmianę z zeszłego roku. Wyliczam sobie, ile zmówiłem różańców, ile odmówiłem brewiarza, ile adoracji, ile mszy świętej i czy moje życie zmieniło się w ciągu ostatniego roku tak, że moi najbliżsi widzą to bardzo wyraźnie. Aż się boję zapytać. Ale tak jest zawsze. Kiedy Bóg przychodzi, wszystko się zmienia. Kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, możesz czuć się niegodny tego, że Pan Panów i Król Królów chce z tobą być w relacji tak intymnej. I tutaj możemy być kuszeni przez fałszywe poczucie pokory. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas nie jest godny przebywać z Panem Panów i Królem Królów. To On zawsze robi pierwszy krok i to dzięki Jego łasce chce wejść z nami w intymność na poziomie nieba na ziemi. Nikt z nas nie jest w stanie zasłużyć na spotkanie z Bogiem. To On chce i to On robi pierwszy krok. I tu znowu myli się mama Łucji, mówiąc w ten sposób. Uważam, że nie jesteśmy godni tak wielkiej łaski. Dlatego nie wydaje mi się, żeby to była prawda z tymi objawieniami. Po co te tłumy padają na kolana w jakiejś dzikiej zarośli? Podczas gdy Bóg żywy przy Najświętszym Sakramencie pozostaje sam opuszczony w tabernakulum. Po co te pieniądze, które pozostawiają tam pod dębem, jeśli nie można ukończyć budowy kościoła z powodu braku pieniędzy? Znacie to? Jakże często tego typu argumenty padają przy rozeznawaniu, czy ktoś naprawdę spotyka Pana Boga, czy nie spotyka Pana Boga. Dzieci, to jest niesłychanie ważne, żebyśmy to zrozumieli. Doszło nawet do tego. Ojciec Łucji zaczął nadużywać alkohol. W pewnym momencie po prostu nie wytrzymał tego napięcia. Tych tłumów ludzi, którzy przychodzili zobaczyć, dotknąć, polizać, za przeproszeniem, widzących. I tego wszystkiego, co działo się z polami. Stratowali całe pola, nie mieli co jeść. Byli przerażeni tym, co się dzieje. Ojciec Łucji nie wytrzymał, odszedł z domu. Miał tego dosyć. Co ta mała dziewczynka musiała przeżywać? Spróbuj sobie to wyobrazić. Co ona musiała przeżywać, widząc, co się dzieje? Apogeum przyszło wtedy, kiedy atak szatana z całą wściekłością wręcz prawie zmusił Łucję do tego, aby przyznała się, że kłamie. Dzieci, ja wam to pokazuję, ponieważ chcę wam pokazać, że kiedy prawdziwy Bóg prawdziwie wchodzi w nasze życie, to nie robi się jaśniutko, lekko, łatwo, beztrosko i przyjemnie. Robi się często bardzo trudno i cierpiąco. Skarby, i chcę wam powiedzieć, że kiedy Matka Boża zapytała dzieci, czy chcecie przyjąć każde cierpienie, które Bóg będzie chciał zesłać na was, to przede wszystkim chodzi jej o cierpienie, które będzie bólem spowodowanym atakiem swoich najbliższych na ciebie z powodu twojego spotkania się z Bogiem, którego oni nie rozumieją. Rozumiesz? Cierpienie, o którym mówi Matka Boża, to również potworna ciemność, w której szatan będzie dopuszczony do ciebie bardzo blisko, aby cię przekonać, że twoje spotkanie z Bogiem jest twoim wymysłem. I żebyś przyznała się przed sobą i przed wszystkimi innymi, że kłamiesz, że to wszystko sobie ubzdurałeś, wymyśliłeś. To nie jest prawda, to jest iluzja. W uszach Łucji jak echo pobrzmiewało zdanie proboszcza: to może być diabelska sztuczka. Bardzo się tego bała.
Mówi sama tak, ponieważ słyszałam, że diabeł istotnie przynosi zawsze ze sobą niepokój, zamieszanie. Doszłam do wniosku, że odkąd widziałam te rzeczy, w naszym domu nie było ani radości, ani spokoju. Ciekawe, co? Zobaczcie, że my mamy ułożone według naszego myślenia ludzkiego reguły rozeznawania. Jeśli przychodzi Bóg, to musi być tak, tak i tak. Dlaczego to jest tak ważne, dzieci? Ponieważ bardzo wielu, nawet kierowników duchowych, nie potrafi rozeznawać, co dzieje się w duszach ludzi, którzy mają prawdziwe przyjście Pana. Będziemy egzorcyzmować wiele rzeczy i wyrzekać się w imię Jezusa i wyganiać diabła, ale to nie diabeł, to Pan Jezus przyszedł. Jak zjawa do apostołów, ci przestraszeni, a to Bóg przychodzi. Rozumiesz? Jak nie potrafisz rozeznawać, to będziesz wyrzekał się Boga, Jego przyjścia do ciebie, nakazywał w imię Jezusa, żeby odszedł Jezus od ciebie. Rozumiesz? Dlatego jest tak ważne studiowanie świętych i mistyków, ponieważ Bóg pokazuje, jak prowadzi duszę. I Łucja mówi tak, że zaczęły być takie naciski, takie myśli miała, takie przekonania, żeby to wszystko zakwestionować i przyznać się, że kłamała. Hiacynta, która chciała ją pocieszać, tak po swojemu, wiecie, argumentacja prostoty dziecka. To na pewno nie jest diabeł, Łucjo. Nie. Mówią, że diabeł jest brzydki, znajduje się pod ziemią, w piekle. A ta pani jest taka piękna i widzieliśmy ją, jak wznosiła się do nieba. Ale to oczywiście nie przekonało Łucji. Kiedy demon przychodzi cię oczyścić, przestajesz mieć radość w czymkolwiek, co robisz dla Boga. Dzieci po zjawieniu się anioła zaczęły przechodzić coraz wyżej w chęć, pragnienie umartwiania się, rezygnowania z każdej przyjemności, aby wynagrodzić niepokalanemu sercu Matki Bożej i ratować biednych grzeszników. Ale kiedy przychodzi demon, zabiera ci wszelką radość robienia czegokolwiek, co cię kosztuje dla Boga. Łucja mówi w ten sposób. W ciągu miesiąca straciłam zapał do ofiar i umartwień i wahałam się, czy nie należy w końcu powiedzieć, że skłamałam i w ten sposób skończyć z tym wszystkim. Apogeum tego wszystkiego było to, że miała potworny sen, w którym widziała diabła szyderczo śmiejącego się z niej. Okłamałem cię. Oszukałem cię i wciągającego ją do piekła. Rozumiesz? Malutka dziewczynka przechodzi taką gehennę ciemności tylko dlatego, że spotkała się z Matką Bożą. Dzieci, jak to jest inne od tego wszystkiego, co nam dzisiaj niektóre ruchy, też charyzmatyczne, szczególnie z Ameryki, proponują. Ewangelia sukcesu we wszystkim. Masz czuć się świetnie, bo Jezus zapłacił cenę na krzyżu. Mówią, nosił twoje choroby. Nosił, ale czy powiedziane jest tam, że zniósł, czy że nosił? Dzieci, poczytajcie świętego Pawła, ile on pisze w swoich listach o cierpieniu. Uczestniczę we wszystkich cierpieniach Chrystusa, aby dostąpić chwały Chrystusa. Wszystkie cierpienia Chrystusa? A czy Jezus też nie wziął choroby na siebie? No wziął. Naszą chorobę moją? Tak. Więc jeśli Paweł mówi, że chce uczestniczyć w każdym cierpieniu Chrystusa, to również w tej chorobie, którą Jezus wziął na siebie. Gdyby było tak, że Jezus 2000 lat temu zniszczył każdą chorobę, to byśmy byli tutaj wszyscy zdrowi jak okazy zdrowia. Bo przecież każdy z nas prosi o zdrowie, prawda? I co? Dlaczego nie dostajesz? Jedni dostają, inni nie. Dzieci, najpiękniejszym objawieniem Ewangelii jest nie tylko to, że Jezus rzeczywiście uzdrawia, ale również to, że wchodzi w twoje cierpienie, aby wziąć cię za rękę i przeprowadzić przez nie. I kiedy powie stop, starczy, uwolni cię od tego. Ale to On jest Panem, rozumiesz?
I to On wie, dlaczego to się dzieje w Twoim życiu. Dzieci, to kuszenie na poziomie walki duchowej jest niezwykle ważne. U wielu świętych ono w szczególny sposób jest pokazane. Trudne jest to cierpienie. Ale myślę sobie w ten sposób. Święci są dla nas drogowskazami, ale nie kopiami do naśladowania. To jest bardzo ważne. Ponieważ Ojciec Niebieski stwarza każdego z nas do jedynej i niepowtarzalnej świętości. I ty nie masz być kopią siostry Faustyny. Kiedy jesteś matką, masz dom na głowie, dzieci, męża, a będziesz chciała żyć jak zakonnica w klasztorze, bo się naczytałaś i chcesz tak jak ona. Nie, dzieci. Nawet ksiądz posługujący wieloma sytuacjami, bardzo aktywny w ciągu dnia, mający tysiące obowiązków, nie może czytać Ojca Pio i powiedzieć: jejku, ja chcę być jak Ojciec Pio. No nie. Ojciec Pio jest jeden niepowtarzalny i ja jestem jedyny niepowtarzalny. I Ojciec Pio miał misję jedyną i niepowtarzalną i ja mam misję jedyną i niepowtarzalną. Co mam robić w związku z tym? Mam przede wszystkim, jak to się mówi dzisiaj modnie, używać świętych jako motywatorów do tego, aby zgłębić tą świętość, która została mi dana jako jedyna i niepowtarzalna dla mnie. Oni są wzorami motywacji do tego, że Bóg jest i Bóg może robić niesamowite rzeczy z każdym z nich. Jeśli z każdym z nich, to też ze mną. Studiujemy życiorysy świętych nie po to, by być bezsensownymi kopiami tych świętych, tylko po to, żeby oni nam pokazali, jak Bóg prowadzi ich życie i żeby dali nam światło na prowadzenie przez Boga naszego życia. To jest niesłychanie ważne. Jeśli tego nie zrozumiemy, pogubimy się. W środku tego cierpienia, skarby, jeśli zaprosimy do Niego Boga, to znaczy, że zaprosimy niebo. I w środku tego cierpienia, które Bóg będzie chciał zesłać na ciebie, doświadczysz nieba. I to jest fenomen, który jest absurdalny, on jest trudny do wytłumaczenia. Mówiłem o tym troszkę wczoraj, że ci, którzy poddają się bez buntu temu wszystkiemu, co przynosi życie w swoich trudnościach i cierpieniach i bólach, i zapraszają zwycięskiego Jezusa Chrystusa, nie tylko cierpiącego na krzyżu, ale też zwycięskiego w zmartwychwstaniu, w środku tego cierpienia zaczynają żyć zmartwychwstaniem, rozumiesz? Zaczynają żyć niebem na ziemi, ale muszą się poddać bez buntu. Bo jeśli, jeszcze raz ci powiem, jeśli przyjdzie cierpienie, a ty zbuntujesz się przeciwko niemu, to przyjdzie demon i obróci ten bunt przeciwko tobie i Bogu. I będziesz gdzieś miał ciągle ukrytą pretensję. Boże, przecież się codziennie modlę. Przecież co niedzielę jestem w kościele. Dlaczego moje dziecko choruje na chorobę, którą nie można uleczyć? Dlaczego mój mąż odszedł ode mnie? Dlaczego nie mam pracy? Dlaczego straciłem swój biznes? Dlaczego? I zaczyna się bunt. Jezus to dlaczego wszystkich ludzi wziął na krzyż, kiedy wołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Ale za chwilę z najsłodszym doświadczeniem ducha. To jest jeden, jedyny raz, kiedy Jezus modli się do swojego taty: Boże. Tak mówił cały czas: tato, tatusiu, Abba. A tam na krzyżu, kiedy brał wszystkie dlaczego pełne buntu każdego z nas, przyjął to na siebie. Nie wołał: tatusiu, Boże. Znasz to? O Boże, dlaczego mnie to spotkało? O Boże, za jakie grzechy? Znasz to?
ale pokonał tą pokusę. I za chwilkę z tym przepięknym, czułym, wylewającym się prosto z serca głosem powiedział: znowu, tatusiu, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Znowu wraca do tatusia. Dzieci, wiem, że już mam kończyć za niedługo. Jestem załamany, bo nawet wstępu do wstępu nie zrobiłem. Kartek sobie rozłożyłem tyle. Każda kartka ważniejsza od drugiej. A ja znowu z baniaka. Ale dzieci, powiem wam szczerze, że to... to jest coś, co trzeba sobie nieustannie powtarzać. Miriam Mała Rabka mówi, że kiedy przychodzi demon ze swoimi chorobami i ze swoim atakiem na ciebie i swoim cierpieniem, to wchodzisz w ciemność, ale która jest piekłem w twoim życiu. Nienawiścią do Boga, zwątpieniem, niewiarą, na poziomie rozpaczy. Kiedy przychodzi Bóg wcześniej, daje ci łaskę cierpienia. Musisz to zrozumieć, bo kiedy my mówimy o cierpieniu, to musimy mieć cały czas w głowie, że to cierpienie musi poprzedzać łaska cierpienia, czyli chrzest w miłości Ojca do ciebie. W środku cierpienia, jeśli to jest cierpienie od Boga, odkryjesz niebo w sposób ponadnaturalny. Będzie bolało, ale po prostu na dnie serca będziesz przeżywała nieprawdopodobną radość, intymność z Bogiem i po cierpieniu będzie przejście na taki poziom doświadczenia Boga, jakiego nigdy wcześniej nie miałaś. Rozumiesz? My mówimy o cierpieniu, ale ja chcę ci powiedzieć, przed cierpieniem jest chrzest miłości Ojca, w środku cierpienia ukryta radość, która nie jest z tego świata, a po cierpieniu intymność z Bogiem na poziomie, którego nie miałaś przed cierpieniem. Okej? Jezus, zanim poszedł na Kalwarię, to poszedł na tabor, aby usłyszeć od taty: jesteś moim umiłowanym synem. Przyjąć niebo, bo wie, że za chwilę na krzyżu będzie musiał przyjąć piekło grzechu. Gdyby nie poszedł wcześniej na tabor, nie wiadomo, czy oparłby się pokusie na krzyżu, żeby nie zbuntować się przeciwko Bogu i nie zejść z krzyża. A po krzyżu zmartwychwstanie, nowy poziom relacji z Bogiem, uwielbione ciało, jest w niebie z tatą. Rozumiesz to? Dzieci, chrześcijaństwo to nie jest cierpiętnictwo. Chrześcijaństwo to jest przechodzenie do zmartwychwstania. Chrześcijaństwo to jest chrzest w miłości Ojca, który zaprasza ciebie, czy chcesz razem z Nim zbawiać świat, wchodzi z tobą w cierpienie, w którym daje ci ponadnaturalne łaski, radości i pokoju. I kiedy wychodzi z tobą z tego cierpienia, jak mówi Słowo Boże, z pustyni, gdzie On mówi do twojego serca, a pustynia też jest miejscem kuszenia demonów, wychodzisz wsparty na oblubieńcu. Rozumiesz? W nowej jakości intymności, o jakiej nigdy nie marzyłeś. A Maryja, gwiazda ewangelizacji, będzie cię chronić w tej całej drodze i relacji, do której zostałaś stworzona. I zobaczysz, że ona w największych ciemnościach będzie latarnią morską, która będzie świecić, i tylko się jej trzymaj za rękę. Każdy różaniec to jest randka z Matką Bożą. Bierzesz ją za rękę, do drugiej ręki różaniec, idziesz z nią na 30 minut i ona opowiada ci o Jezusie. Opowiada ci przez jej oczy, przez jej słowa, przez jej serce każdą z tajemnic różańca świętego. Próbowałeś kiedyś tak? Że różaniec to nie jest nudna modlitwa, ale to jest randka z Matką Bożą i ona ci opowiada o Jezusie? Już kończę, księże Piotrze. Czuję ten wzrok na plecach. Minuta jeszcze.
Dwie? Dobra. Skarby, jak jest minuta, to szkoda czasu na moje gadanie. Wstańmy, jeszcze się pomodlimy chwilkę. Podnieście wasze ręce w geście uwielbienia i zwycięstwa i chwały. I powiedz tak. Ojcze, Synu i Duchu Święty. Potrzebuję ochrzczenia w Twojej miłości. Potrzebuję wylania Twojej miłości na mnie. Ty wiesz, przez co przechodzę. I jak mi jest trudno. Potrzebuję dowiedzieć się. I przeżyć każdym włóknem mojego serca. Że jestem umiłowany przez Ciebie. I że to cierpienie to nie jest kara. Tylko Twoje zaproszenie. Do tego, abym pomógł Ci zbawiać świat. Ratując grzeszników od potępienia wiecznego. Dlatego, tatusiu, daj mi łaskę we wnętrzu mojego cierpienia otrzymać wylanie Ducha Świętego, w którym On będzie wołał: Abba, tatusiu, we mnie. I proszę Cię, abym nie stracił wiary, że kiedy będzie najtrudniej w moim życiu, Ty jesteś ze mną. Przechodzimy razem przez ogień. I On nas nie spali. I będziemy szli po wodzie. I nie zatopimy się. Bo trzymam Cię za rękę. Trzymaj mnie mocno, Jezu. Bo już chcę zobaczyć światło zmartwychwstania. I pragnę intymności z Tobą. Na poziomie takim, jakiego nigdy wcześniej nie miałem. I wiem, że ta intymność, która jest ochrzczeniem w miłości, jest również ochrzczeniem w cierpieniu. I stworzenie mi na nowo przez Ducha Świętego. I ochrzczenie mnie w ogniu Ducha Świętego będzie poprzedzać chrzest krwi na krzyżu.